Cześć wszystkim. Dzisiaj będę testował zbieraczkę do trawy i liści firmy Gopart. Co to było? I mam nawet przygotowany specjalny tor testowy. Zobaczcie. Na tą okazję. A więc będzie na pewno ciekawie. Zapraszam na film. Jeśli chodzi o dane techniczne tego urządzenia, no to teraz zobaczycie wszystkie dane techniczne na ekranie. A ja tylko wam powiem, że szerokość robocza tego urządzenia to jest 96 cm. Pojemność tego kosza to jest 320 litrów. Kosz od kosiarki ma 240 litrów, więc jest to jednak 80 litrów więcej niż w koszu do mojej kosiarki. Cena tego urządzenia to 680 zł. Jeśli chodzi o budowę tej maszyny, to zasada działania jest bardzo prosta. Koło napędza takie szczotki. Te szczotki się kręcą i wrzucają trawę i liście do tego kosza. I w zasadzie to jest tyle, więc bardzo prosta zasada działania. Tu mamy taki dyszel fajny. O, widzę, że tutaj nawet muszę sobie dokręcić tą listwę, bo ona mi lata, widzę. Właśnie, wibracje. Jeśli chodzi o wibracje, no to tu są znaczne wibracje. Ja też podczas pracy tą maszyną. Ja też mam, zobaczcie, mam trawę, trochę mam takiego betonu, mam znowu trawę, więc przejeżdżałem przez, musiałem przejeżdżać przez takie jakby chodniki. Więc no często mi się po prostu to odkręcało, ten motylek. I tutaj oryginalnie był taki czarny motylek, ja już go zmieniłem na żółty, bo mi po prostu zginął. Ale co jakiś czas ten motylek się znowu odkręca i trzeba po prostu pamiętać o tym, żeby sprawdzać co jakiś czas, czy te śruby są dokręcone. Na przykład ta śruba, ta, motylek i tutaj. I zresztą śrub nie miałem jakiegoś problemu. Tu mamy taki drążek, za pomocą którego możemy regulować wysokość tego urządzenia. Teraz jest na najniżej. W takiej pozycji nie radzę jeździć, chyba że chcecie z tą maszyną podriftować, bo szczotki dotykają ziemi i one blokują koła i koła stoją w miejscu. No i wtedy bokiem sobie można fajnie polatać, ale jeśli chcecie sobie coś popracować tą maszyną, to wtedy sobie ustawcie, przynajmniej w mojej tak jest, mniej więcej na tą pozycję. Wtedy można zbierać taką cienką warstwę liści lub trawy. Jeśli macie większą warstwę, to powiedzmy tutaj możecie sobie ustawić, a do transportu na maksa. Jeśli ustawicie zbyt niskie położenie tego drążka, czyli maszyna będzie blisko ziemi, to wtedy może się dość bardzo brudzić tutaj tył tego traktorka. Zobaczcie, ja mam nawet fotel pobrudzony, gdyż ustawiłem po prostu ją zbyt nisko, ona już zbierała ziemię i ta ziemia znajduje się w tym momencie na moim traktorku. A więc lepiej jest jednak troszkę wyżej ustawić ten drążek. Jeśli zastanawiacie się, jak można wyrzucić liście z tej zbieraczki, to już wam mówię. Tu mamy taką zieloną linkę. Ja sobie ją przyczepiłem tutaj. Wystarczy pociągnąć. I to urządzenie nam się tak podnosi. Liście wywalamy i możemy zbierać dalej. Jeszcze przyjrzyjmy się trochę konstrukcji tego kosza. Są to rurki, które są do siebie nakładane, one się na siebie nakładają. Nie wiem, czy tutaj będzie widać łączenia. O, ja tutaj powinienem użyć takich właśnie takich haczyków, ale nie wszędzie one są użyte. Muszę sobie jeszcze je wkładać tam, gdzie ich nie mam. Poza tym kosz się sam fajnie napina. Tutaj powinny być takie dwa takie, tylko one mi wylatują zawsze. Dwa takie druty, powiedzmy. One tutaj to, powiedzmy, wzmacniają troszkę. Wzmacniają i sprawiają, że ten kosz się trzyma właśnie w takiej pozycji jak teraz. Mimo że ich nie ma, to nawet ten kosz się trzyma. Więc spoko. No i cóż. Odpalamy kosiarę. Lecimy na tor testowy. Taki Nürburgring, można powiedzieć. Troszkę dla kosiarek. I zobaczcie, jak ta kosiareczka zbiera te trawę i liście. I sami ocenicie, czy sprawność tej zbieraczki jest w porządku. A na końcu ja się wypowiem, powiem coś od siebie, taka moja opinia na temat tego urządzenia.
Dobra, więc lecimy. Widzieliście, żeby uzyskać taki efekt, jednak musiałem troszeczkę tą zbieraczką pojeździć. Najpierw ustawiłem sobie tą maszynę na tym tutaj poziomie, jeśli chodzi o wysokość, i zebrałem te grubsze liścia, później zrobiłem detailing właśnie na tym poziomie, jak teraz jest ustawione. No i tutaj mamy liście, które zebrałem. Myślę, że efekt jest dość dobry, ale jeśli macie młodą trawę, powiedzmy, nie wiem, która ma rok, dwa, lub taką słabszą trawę, no to nie radziłbym dużo tą zbieraczką czy też traktorkiem po tej trawie jeździć, bo jednak możecie ją wgnieść i ta trawa się uszkodzi i zostanie ziemia, nie o to chodzi przecież. Dlatego może lepiej zebrać taką, na takich właśnie słabszych trawach jedno czy dwurocznych, zebrać tą grubszą warstwę liści, a później po prostu już może zgrabić już ręcznie, ewentualnie no przejechać raz taką maszyną, dwa razy maksymalnie, żeby po prostu zbyt dużo tej trawy młodej nie wgniatać. Te liście zmieściły się do dwóch koszy tak naprawdę. Zapełniłem jeden kosz i powiedzmy pół drugiego. Jeśli chodzi o zbieranie liści, no to tutaj nie wejdzie Wam 320 litrów, bo jednak te liście mają dużą objętość. Jeśli tutaj już będzie taka kubka, no to ona będzie blokowała nowym liściom wrzut, więc tutaj aż tyle się nie zmieści, ale fajnie można to urządzenie połączyć z aeratorem i wertykulatorem do traktorka ogrodowego, no bo po aeracji, wertykulacji zostaje takie sianko i tym urządzeniem można sobie fajnie to sianko zebrać i myślę, że taki cały kosz zostanie wtedy wypełniony, bo to jest suche, ma małą, powiedzmy, taką objętość, więc fajnie można połączyć te dwie maszyny. Jeśli chodzi o moją opinię na temat tej maszyny, no to jest ona pozytywna. Jest to moja druga maszyna tej firmy GoPart. Mam już przyczepkę i w zasadzie jestem zadowolony z jakości wykonania, a też z efektywności pracy tego urządzenia, bo potrafi naprawdę zaoszczędzić bardzo dużo czasu. Gdybym miał grabić te liście ręcznie wszystkie, to straciłbym bardzo dużo czasu, to można by nawet powiedzieć, że to byłoby niewykonalne wtedy, a za pomocą takiej maszyny jest wszystko wykonalne. Nie mówię to tylko o tej konkretnej maszynie, tej konkretnej firmy, ale o wszystkich takich maszynach do zbierania liści, które właśnie są zbudowane na tej zasadzie, czyli mają te szczotki, które wrzucają
liście i trawę do tego kosza. Myślę, że jest to dość fajne rozwiązanie. Tak jak mówiłem, dużo czasu może to zaoszczędzić. Możecie sobie kupić szersze, węższe te zbieraczki i naprawdę to oprócz samego traktorka myślę, że będzie moje ulubione narzędzie do pracy w ogrodzie. Jeśli chodzi o jakość wykonania, no to jest ok. Czasami się rozkręcają śruby, więc uwaga na motylek, bo ja już zgubiłem. Normalnie tutaj powinien być oryginalnie czarny. Te śruby też trzeba sprawdzać, czy one są podokręcane, te też. Czasami się mogą odkręcić. No, producent dołożył starań, bo dał wszystkie nakrętki z takim zabezpieczeniem przeciwko wstrząsom, ale mimo to i tak potrafi się niektóre elementy, szczególnie tutaj, potrafią się odkręcić. Ta maszyna właśnie jest dobrym przykładem na to, że traktorek ogrodowy może służyć nie tylko do koszenia trawy, bo jeśli ma hak, to możemy podłączyć do niego różne urządzenia. W tym przypadku jest to zbieraczka do trawy i liści, ale może też być przyczepka, może być aerator z wertykulatorem, może być walec. Jeszcze pewnie jakieś urządzenia inne mogą być. Mogą być takie urządzenie, które taki siewnik, który sieje trawę, sieje nawozy, więc naprawdę są szerokie zastosowania takich traktorków ogrodowych. Więc jeśli się zastanawiacie nad kupnem, no to weźcie też to pod uwagę, że takie traktorki nie tylko koszą trawę, ale jeśli mają hak, to mają jednak dużo większe możliwości i można je eksploatować nie tylko właśnie w okresie koszenia trawy, bo tak jak teraz jest listopad, trawy już się nie kosi, ale można wykorzystać traktorek do innych celów, takich jak na przykład Wam pokazałem na tym filmie. Dzięki za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że filmik się podobał i że lubicie tą serię filmów. Postaram się jeszcze w tym roku nagrać jakiś film z tej serii. Dzięki i narka.